patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biciem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Dużo tu jest mówione o różnych potworach. Muszę wam powiedzieć, że sam w życiu też się sporo zastanawiam nad tym, czy mogą do moich drzwi zapukać, a może raczej wejść z buta, jak się tylko im chce, jakieś potwory. Całkiem poważnie też muszę przyznać się, że dwa razy w życiu na pewno, a może i więcej, ale dwa razy utkwiło mi w głowie wejście potworów do mojego domostwa. Byli to kurierzy. Weszli z butami, jak tylko się weszło. Jeden był, powiedzmy, tak delikatniejszy, bo po zwróceniu uwagi powiedział, że drzwi sprawdził, czy otwarte, i po prostu wszedł. Drugi wszedł i kręcił się po mieszkaniu, szukając domowników. Ja w tym czasie byłem na zewnątrz budynku, w domku jednorodzinnym. On szukał mnie w środku domu. No, można powiedzieć, że potwory z grubej rury, a ten jeden to już w zasadzie potwór nad potworami. I takie potwory faktycznie można spotkać na swojej drodze. Oczywiście prawdopodobnie oni długo tam miejsce nie zatrzymali w tej firmie kurierskiej, której dowozili. Ja sporo zamawiałem towarów i raczej ich więcej nie spotkałem na swojej drodze. Pewno wyjebali na zbity pysk, tak bym to delikatnie powiedział. Pewno zrobili to niejednokrotnie, a wielokrotnie po prostu se weszli na chatę. Oczywiście, czy on mi grzebał w jakiejś odzieży? Tego nie wiem, nie sprawdzałem dokładnie. Odzieży akurat na dole takiej nie miałem jakiejś ważnej, ale no, cholera go wie, w sumie czasy niepewne. Idziemy dzisiaj, pokręcimy się trochę tam w okolicy, słyszałem o różnych tablicach i tak dalej, sprawdzimy, zobaczymy. Mniej więcej pół godziny przewiduję szwendania się Stefana tutaj dzisiaj, w tym rejonie. Szukanie potwora złego.
i niedobrego. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Ciągle zapominam, że tutaj informują nas, jak tylko wchodzimy, że co się dzieje. Na razie nic się nie dzieje. Stoję koło wioski, myślę sobie, Boże, jak oni byli pięknie, ale za to jak niebezpiecznie. Nawet mój koń Płotka głowę stulił i myśli o świeżej trawie. Ale przypomniało mi się też jedno tutaj, ta kraina, zresztą ja jak wam mówiłem, tą grę zamierzam w ogóle, zresztą ci co mnie znają, po swojemu grać. Ale zacząłem się zastanawiać nad jednym też faktem, nad różnymi filmami starszymi, i Ogniem i Mieczem, i Potopach, i tak dalej, i lata tam faktycznie piękne, ale jak przychodziła zima, jak tam trzaskało, tutaj też przydała się taka ostra zima, konkretna taka zima, to mrozy i te zimy u nas były takie jak w Skandynawii, konkretne, śnieżne, mroźne. Czasami pamiętam też sytuację, jak dziadek nieraz opowiadał, jak na przykład nie dało się wyjść, poczekajcie, muszę zbierać wszystkie składniki i tego się też uczyć tutaj. Jak dziadek opowiadał też, ja też pamiętam takie sytuacje, ale to tak przez mgłę w zasadzie, a te świeższe to rzadko aż takie mocne, jak nie dawało się wyjść z domu. Trzeba było oknami zasuwać, żeby odśnieżać dojście do drzwi i drzwi otworzyć, bo nie szło, tak sypało śniegiem. Były takie czasy. Czy będą? Zmiana klimatu następuje. To nie znaczy też, że jak jest zmiana klimatu, to będziecie mieli Hiszpanię. Może być Hiszpania przez pewien okres. Ale naukowcy mówią, że idzie znowu w tym rejonie świata, w Europie, w tej części Europy, zimno. I to z tego, co pamiętam, jakieś 300 lat, jak pamiętam, jakieś się interesowałem tym zagadnieniem, około 300 lat i może u nas być drugie zlodowacenie. Czyli pomyślcie sobie, jak to było w różnych krach, gdzie mróz trzaskał i jak to było w walce o ogień. I co? Nas już nie będzie. I owszem, ale nasze dzieci, następne dzieci i tak dalej będą. Jak będzie im zimno, to co wtedy? A pamiętajmy, jak gaz idzie w górę. Idę. Jakaś chłopka leży. Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. Patrz, co za... Ale nie, ale to wychowanie to fatalne. No dobrze. Tam jest droga, tutaj widzę kilku chłopów, ale oni nie chcą za bardzo ze mną gadać. Zawołam Płotkę, chociaż zamierzam się trochę z buta bardziej szwendać. Zauważyłem, no widać tutaj ząb czasu gierki, widzieliście jak koń przesunął chłopkę tutaj na drodze. A, tablica, mówili mi o tej tablicy. Ona gdzieś tutaj... Ona ma być gdzieś tutaj... Raczej w tej wiosce powinna być, co? Czy ona gdzieś tutaj już nie pamiętam, gdzie mi pisali tutaj wszyscy. Płotka, nie tak szybko. Ale czekaj, ja się tutaj pokręcę. Tam jest coś na czerwono. Znaczek, który mam, drogę, ja tam zaraz pojadę, a ta tablica nie widzę na razie. Jest tutaj mapa jakaś, czekaj. To jest, wczytaj, zapisz, a tutaj mapa. To jest tablica! To jest tablica ogłoszeń. Czekaj, ja to... Czyli muszę wjechać do wioski. Ona w wiosce jest. Tablica ogłoszeń. Dobra, to jedziemy do tej tablicy ogłoszeń w takim razie. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka! Przepraszam bardzo. Jest poranek, koniec, niesfor... Ogier jest niesfor... Lecimy. Ale konika tutaj zostawię. Jest tam ciasno. A ja zamierzam bardziej tą gierkę też przyglądać się, jak to wygląda i poznawać ten świat, który jest gigantycznie piękny, który mi się niesamowicie podoba. Muszę wam powiedzieć, mamy chwilę czasu, bo nic się takiego nie dzieje, że mam tą grę, ten horror, Czekajcie. Kalisto, tak? Protokół. Wygląda on świetnie. Jak będę miał czas, tak Rezydenta skończę tego, bo tam niewiele zostało, to do tego Wiedźmina mogę dołożyć jego, powoli sobie ciapać. Wygląda on na konsoli ładnie. Chciałem go kupić na PC-cie, bo bym to odpalił w naprawdę gigantycznej jakości, ale niestety na PC-cie jest to niegrywalne. Tablica. Cisza w komnacie, cisza w komnacie, cisza w komnacie, cisza w komnacie, cisza
Tablica ogłoszeń. Podczas swoich licznych podróży Geralt przekonał się, że warto mieć oczy szeroko otwarte i bacznie obserwować otoczenie. Nigdy nie wiadomo, co ciekawego może się przytrafić po drodze. Czasem ktoś potrzebuje pomocy, oferuje za nią pękaty mieszanek. Innym razem można spotkać wędrowca kupca handlującego rzadkimi towarami. Jeszcze kiedy indziej można natknąć się na leże potworów. Dlatego przemierzając złowrogą dzicz czy barwne i kipiące życiem wioski, zwracaj uwagę na miejsce oznaczone ikonami. Tablice. No dobrze. Szukasz kłopotów? I to można wziąć wszystkie, tak? Ciekawe miejsca. W gęstych lasach i na zamglonych bagnach znajduje się wiele ciekawych miejsc. Za każdym razem, gdy zerkniesz na tablicę ogłoszeń, na mapie pojawiają się znaczniki tych miejsc. Udaj się tam, by odkryć tajemnice, które kryją. Coś ty powiedział? Myli mi się tutaj jeszcze ustawienie. Czekaj, mapa świata. Pojawiło nam się pewno jakieś różne rzeczy. Na mapie świata zaznaczone są wszystkie ważne miejsca, które zostaną odkryte. Aktywny cel. No dobrze. W tym miejscu wyświetlane są cele aktualnie z śladu tego zdania. Jeżeli jest ich kilka, możesz przyłączyć się między nimi. Sporo tych podpowiedzi jest, ale to w zasadzie jest dopiero początek. No i tutaj innej opcji nie ma. W tym miejscu... A jak ktoś nerwowy? Trzeba herbatkę, może jakieś ziółka teraz przydają. W tym miejscu znajduje się ogólna mapa obszaru. Użyj to, aby ją powiększyć. Chyba już wszystko wiemy, znaczy wstępnie na razie niewiele. Przyjrzyjmy się na tą mapę. Tam jest nasz główny cel. To jest to. Bez i agres. I ja bym na razie chyba się udał tam. Boję się, że tutaj jestem bardzo słaby na te zadania. Dostępne zadanie. W tym miejscu możesz rozpocząć nowe zadanie. Ja bym... A może... Czekaj. Zadanie poboczne. Tamte to jest tak. Zabić gulę. Jedź z Wesermirem dalej. Pojedź do gospody w Białymsadzie. To mamy zaliczone, tak? Zapytaj podróżnych o Yennefer. Tak, to już wszystko mamy zaliczone. Teraz tylko jeszcze zapytać ich, gdzie jest Yennefer. No, pytamy cały czas, ale do końca nie chcą wszystkiego nam powiedzieć. Są niesforni tacy. Tutaj zauważyłem jednak te zadanie, które jest bardzo blisko. Poczekajmy. Ja bym je jednak zaznaczył. W ten oto sposób i udałbym się do tego klienta. To chyba on. Aktualizacja zadania. Gdy jedno z twoich zadań zostanie zaktualizowane, po lewej stronie ekranu pojawi się stosowna informacja na ten temat. Jeżeli to zadanie nie jest aktualnie śledzone, możesz wcisnąć, aby zacząć je śledzić. Licho przy studni. Nowe zadanie. Zaginiony w akcji. Nie wiem, czy jesteśmy na to zadanie gotowi. Wiesiek, a dokładnie i Stefan, nie są jeszcze wprawieni. Nie mają dobrego uzbrojenia. Mieczem władają bardzo słabo, a słysząc barana, który drze się, robiąc coś z żelaza, myślę sam o tych ziółkach. Na razie podejdę do niego. Willy. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna.
żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Jeżeli śledzi... Czekaj, zabawy z ogniem. Czekaj, ja to muszę aktywować chyba, a nie zdążyłem tego... Zaraz to zrobię. Jeżeli chodzi o kocie oczy, muszę powiedzieć jedno. Zygmunt, nasz pilot w grach rajdowych, on ma fenomenalne kocie gały. Jakie on ma gały kocie. Jak on widzi zakręty, ale to jest zupełnie inna historia. Czekaj, nie zrobiłem tego tutaj, czyli muszę teraz wejść w zadania chyba tu. I to jest zabawy z ogniem. Poszukaj śladów podpalaczy za kuźnią, używając wiedźmińskich zmysłów. W Białym Sadzie nie ludzi mieszkało niewielu. Jednym z nich był krasnolud Willy. Świetny kowal, do którego zjeżdżali chłopi z całej okolicy. Niestety, tuż przed przybyciem Geralda, jego kuźnię strawił pożar. Willy podejrzewał, że ogień został zaproszony nieumyślnie, poprosił więc wiedźmina, żeby rozejrzał się za podpalaczem. Mówił za chatą. Oczywiście to są pierwsze nasze spotkania i uczymy się rozszyfrować różne miejsca zadania, ale co ważniejsze dla mnie w tym momencie, to nauka na pewno też, ale przyglądanie się na ten świat. I pamiętam, jak dawno, dawno temu byłem dzieckiem, nie mieszkałem jeszcze na wsi, a w mieście. Jechałem w wakacje do dziadka i babci i widziałem takie widoki za domem. Jakie to były wakacje? Kuźwa, były jaja. A co się działo? Jak miałem już więcej lat, jak 15-16, to nie pytajcie, co się działo. Na razie wzrok orła pewno mój taki tak zwany trzeba będzie stosować, żebym sobie zaczął namierzać, co tutaj się mogło wydarzyć, bo mamy kocie gały, jakby nie było. To jest ten teren mniej więcej. Widzimy tutaj coś na roślinkach. Płatki białego miły. A to tylko płatki. No dobra. Szperam dalej. A to tylko płatki na razie widzę. Muszę wejść do chaty pewno, co? Tak mi się wydaje. Ale na razie przyglądam się wszystkiemu. Używam mój wzrok orła i na razie niewiele widzę. Ale grzebie. Jest! Co to było? Czekaj. Opiłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Idź za śladami, posługując się wiedźmińskim zmysłem. Opiłki z krzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Są ślady. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Duży rozmiar. No to idę. Dużą gilę miał klient. Gdzie uciekł? Jak duży jest? Czy jest groźny? Czy wystarczy, jak mu jedna raz i on padnie? Tam jest chłop, ślady prowadzą w tą stronę. Idę dalej. Smród ludzkich szczyn i wódki. Znaczy się, robił siku tutaj, przepraszam bardzo. Załatwiał się tutaj przy drzewie. No normalna sprawa, podpalił, następnie zechciało mu się sikać, lać, no. Znalazł drzewko ładne, no i po prostu walnął sobie. No to tutaj bym akurat się nie przejmował, to jest normalna sprawa. Idziemy dalej. Wiesz, prawdę mówiąc, lepiej cały czas mieć włączony ten system, bo więcej widzę i szybciej to załatwię. Inaczej będę szedł 2 tygodnie. Sporo jest zielicha do zbierania, które będziemy też zbierać, bo zobaczymy co... Zresztą jak gram pierwszy raz, to dopiero za drugim razem podejdę do sprawy inaczej. Na razie badam. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Sprytna menda! A tam widzę walizkę jakąś. Walizkę... Co się dzieje za moimi plecami? Jakaś pani chyba klepła się w policzek albo w ramię. Tam stoi wędkarz, z tyłu pewno łapie płotki. A ja zauważyłem tutaj skrzynię, która... Zaciekawiła mnie. Wędka. Siedz. A to można kraść? I oni mi nic nie zrobią, jak ja tam będę tak gotówkę rypał i inne rzeczy tutaj stąd. Dobra, przejdź na drugą stronę, bo mówił, że przeszedł na drugą stronę i będę grzebał tu. Na razie śladów nie widzę, ale jest jakiś klient. Gadać z nim. Obserwuję cię, Nordlingu.
Mówi, że się na nas patrzy. Teraz kwestia, czy ja mu się podobam. Nie wiem, on mi na pewno nie. Szukam dalej. Te zioła muszę pozbierać faktycznie trochę. Piekielnik żmijooki. Może wejść tu? Tu jest jakiś towar. Pasta. A wezmę sobie, nie? Co mi dało, że mnie tutaj sprowadziło tu? Niewiele. Ukradłem na żywca im towar. A, może to mi na most kieruje. Czekaj. No nie, śladów na razie żadnych nie widzę. Idę za śladami, pokazując się wiedźmińskim zmysłem. Zgubiłem ślady mniej więcej tu. Przeskocz. Wiesiek, przeskocz. Czekaj, jak on ma skok? To ma uderzenie. A, B, dobra. Chyba, że on poszedł... Może być. Ale tędy czy drugą stroną? Tego jeszcze nie wiem. Prawdę mówiąc, nie widzę żadnego śladu. Przy okazji tam ukradłem jakąś pastę. Z jednej strony to i dobrze. Dmuchawic. Widziałem. Czekaj. Czyli to muszę być na czerwono, dobra. Są ślady. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, ale zdołał uciec. Co za menda? Kto to jest? Jakie ma zamiary? Krwawił. Krwawił! Zatopicie. Rana powierzchowna. Czyli jednak coś go ugryzło. Teraz kwestia, co go ugryzło. Był w wodzie, tutaj jest woda, mógł być to sum. Może był to szczupak. Szczupaki starych czasów, takie ze średniowiecza, były ogromne i mogły pożreć nawet dorosłego mężczyznę. Szukam dalej. No nie pierdol, że to do tego. No nie. Jest ślad. Przepraszam bardzo. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Ślady prowadzą z powrotem... Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co polował w okolicy. Dlaczego oni do mnie mówią cały czas? Ja ich nie zaczepiam, robię swoje, idę, wykonuję zadania. Oni cały czas coś do mnie mówią. Może... Kwartał, prawda to? Szukasz kłopotów? Może faktycznie oni lubią mnie. To chyba ta chata. Idę. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ślad się urywa. Tam jest skrzynia. Może ktoś siedzieć w skrzyni? Może być. A może i nie. Tam leży, znaczy chłopka robi, pracuje, zmywa podłogę. Zapytajmy się, co ona nam powie. Nie chcę gadać. Laleczka. Tu nie będzie jakiegoś... Pazurów utopca. To musi być on. To musi być on. Boli co? Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj. Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. No i jaką teraz wybrać decyzję? Muszę powiedzieć, że ciężka sprawa. Musiałbym sprawdzić, jak to działa i tak, ale niech skończy z podpalaniem, a zobaczmy tak. Dobrze. Przystanę na to. Jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bawić się ogniem. Bo wtedy tu wrócę i zabawa skończy się płaczem. Oczywiście, panie wiedźmin. Przysięgam na mateczkę. Wasze złoto i wasze zdrowie na pochybel czarnym i nieludziom! Czy to dobre rozwiązanie, które wybraliśmy?
Nie wiem, ale wiem jedno, że trzeba eksperymentować i trzeba sprawdzać i tak, jak nam się ułożą losy. Czy będziemy zadowoleni z tego świata? Czy wzbogacimy się na tyle, że będziemy jeździć Jaguarem? Nie wiadomo. Ale tu jest towar. Proszę alchemików. Przyda mi się. Więcej brać od nich nie będę, bo to biedna rodzina. I wychodzę stąd. Zauważyłem, że w tej wiosce jest jeszcze kilka rzeczy. Ja bardzo szybko w sumie zacząłem stąd wychodzić. Wezmę sobie grzyby. Ale tu jest chyba też ognisko, gdzie mogę chyba sobie usiąść i medytować, o ile dobrze widziałem. Poczekajmy, podejdę sobie. Tak, nie, mogę tylko zgaść. Myślałem, że mogę sobie jakąś medytację tutaj zrobić. Tutaj zadań jest kilka w tym rejonie. Te było takie dosyć proste, prawda? Poczekajmy. Chcecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Ponoć go cichaczem w krypcie włożyli. Te panie są bardzo takie pobudzone, bym powiedział. Mają sporo spraw do omówienia. W każdym razie w tej wiosce widać, że dzieje się wiele. No i strażnicy pilnują też porządku. No i bardzo dobrze, dlatego że jeżeli by nie pilnowali porządku, to weźmy pod uwagę, że w tamtych czasach, ale i w tamtych czasach i w dzisiejszych czasach wystarczyłoby trochę baranów, którzy jebliby dobrego, takiego naprawdę winiacza, świetnego, dobrej roboty. Co oni potrafiliby wyprawić, to wystarczy sobie pomyśleć. No dobrze, wyjdę na chwilę z wioski, bo tam naprawdę cały czas gadają i denerwują mnie, no bo nie chcę mi się słuchać, jak oni gadają. Ustanę sobie tu. Tu jest gdzieś zegar w ogóle. 17, czyli jest dosyć późno, bym powiedział, czyli lepiej chyba za daleko nie iść. Przyjrzyjmy się teraz na zadania, które mamy tutaj jeszcze do zrobienia. Mamy teraz tak, zaginiony w akcji, znajdź... Okazało się, że nie tylko Geralt rozglądał się w białym sadzie za bliskimi. Wiedźmin natknął się tam na ogłoszenie wiśniaka, który szukał brata zaginionego po wielkiej bitwie tu. Gdzie to jest? Mapa. Poczekaj, mam sporo znaczników. Zwykły znacznik oraz 10 specjalnych, w tym taki i owaki. Dobrze, gdzie jest to zdanie? Zdanie jest tu. Spalona wieś, zaginiony w akcji. To może wrócić do tej wsi i sprawdzić, co tam się dzieje. Można by tak zrobić, bo to mamy... Teren tutaj jest ładny, nieobadany jeszcze przez nas. Ja bym, prawdę mówiąc, bardzo chętnie tutaj tego więcej towaru, terenu poznał. Nie wiem tylko, jak chcę przybliżyć, czemu kamera mi oddala. Może dlatego, że... Coś nie tak spojrzałem na mapę? Być może! Jest dosyć późno, prawdę mówiąc, i też zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby wieczorami szlajać się po tym terenie. Nie wiem, jak dużo tu jest wilków, nie wiem, jak dużo tu jest niedźwiedzi. A boję się jednak, że niby dobrze władam mieczem, ale dopiero w początkowej fazie. Nie chciałbym, aby mi odżarli nogę. Kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, to mu rachcia chłeb ukręcili. Tak było. Wzywam płotkę. Ta pani mówi, że komuś ukręcili łeb. Bywa. Czasy są niepewne i trzeba uważać. Szczególnie na głowę. A cholera go wie, co się wydarzy. Jadę. Wyjeżdżam z wioski. Pełen nadziei i obaw. Trzeźwym jak świnia. Chociaż tutaj w tej knajpie mają dobry bimber i wino i inne rzeczy. Ale wypiję, jak jeszcze trochę więcej zarobię. Biednym, ale szczęśliwym. Jak długo będę żył w tym lesie? Nie wiem. Mówili, że zdrowy. Ale szalałem za młodu jak dziki. Tutaj wszędzie są jakieś roślinki, które na pewno mam zbierać, prawdę mówiąc, i coś z tego robić. Tak podejrzewam. Czekajcie, ja zejdę sobie tutaj. Ale w ogóle przyjrzyjmy się jeszcze... Dawaj mi tę roślinę. O. I tutaj tą. Nie wiem, jak duży plecak mam, to muszę obadać i tą skrzynię muszę zajść do tej restauracji. Tam mam skrzynię, której mogę pochować. Przyjrzyjmy się na chwilę na te tereny. Kuźwa, to naprawdę dobrze wygląda. Jak myślę o takich terenach, to myślę od razu, że sam chętnie bym sobie tam pojechał i położył się nad wodą, opalał się jedną butelkę dobrego alkoholu 75%. Później poszedłbym, poleżał gdzieś indziej. Bo słonko, jak będzie mnie piekło cały dzień, to będzie problem. Zauważyłem jelenie. Jak tu jest przykurcz?
Aha, medytacja, tu mam tutaj jeszcze. No dobra. Zauważyłem jelenie, to dosyć dużo tych jeleni, a tu jest worek. Co w tym worku może być? Paski skóry. Biorę. Czy ja mogę polować tutaj na zwierzęta? Tego prawdę mówiąc nie wiem, ale zauważyłem tutaj pszczoły. Jak są pszczoły, to jest i miód. Teraz rodzi się pytanie. Czy one mnie pokąszą? Chyba tak! Uciekam. Witaj, płotko. Prowadź mnie, dzielny koni mój. Godzina 17.40. Nie wiem też, czy jak wygląda nocne wędrówki tutaj. Czy dobrze, czy niedobrze. Czy lepiej jednak zamedytować, niż w nocy wędrować po tych lasach, gdzie wilk wilkowi nierówny, a zając ma najgorszy żywot możliwy. To miejsce, gdzie chyba żeśmy walczyli i gdzie jest ciekawe miejsca. Świat wypełniony jest interesującymi miejscami, w których czekają niebezpieczeństwa i nagrody. Miejsca takie zaznaczone są na mini-mapie, ukryty skarb, podziemia, gniazdo potworów, miejsca mocy, człowiek w opałach, łupy wojenne, kontrabanda, strzeżony skarb, puszczone miejsce, obozowisko bandytów, siedlisko potworów. Na razie to musimy uważać, tak prawdę mówiąc, bo ja jestem za słaby tutaj. Ciekawe miejsca. Po zbadaniu danego miejsca jego ikona na minimapie zostaną wyszarzone. Ciekawe miejsca to już żadnego nie widzę, ale prawdę mówiąc ten wóz... Nie ma tutaj nic przy tym wozie? No chyba jednak nie ma. Płotka przygląda się na mnie. Stary, co ty robisz? Opanuj się, jedźmy na akcję. Wiem, Płotko! Ale wolę o konie. Rusz się! Rusz się! Las jest piękny. Jadę. Wymyślę. Czy ja bym tak dawno, dawno temu przez te lasy na koniu wędrował? Mógłbym, ale musiałbym być najebany w trzy dupy i przynajmniej 10 kolegów z bronią. Ciężką bronią. Najlepszą w tamtych czasach. Oni trzeźwi pilnujący porządku. Ja. Jadący we mgle. Warto do tej chatki zajrzeć? Chyba nie, ale obszukam sobie tak z ciekawości i patrzę, że tutaj z takiej czerwonej cegły to raczej ktoś majętny był, albo jakaś część obronna, wieża na przykład, ich stali i pilnowali porządku. Być może i tak było. I bardzo podoba mi się ten las, który wygląda wręcz nieziemsko. Dzisiaj nie będę robił tego zadania raptem, raczej dlatego, że staramy się też robić to tak po odpowiednim kawałku, ale bynajmniej jadę w tamtą stronę. Patrząc na zachodzące słońce i zastanawiam się, czy ja przeżyję noc. To dobre pytanie. Płotka, Wiesi, Stefan. Dawno, dawno temu, kiedy bestie wchodziły do domu. Ale pamiętajmy o tym, że i dzisiaj są bestie i też wchodzą jednak do domu. Skrótem? Czemu nie? Tu dojeżdżamy chyba do tej wioski spalonej, z tego co widzę, a po lewej stronie widzę jakieś budowle, raczej takie obronne, coś większego. Widzę również na dole skrzynię pewną przy wodzie, a raczej zamierzam towarów trochę zbierać, tylko nie wiem, ile mi jest potrzebnych tych towarów, a ile nie. Tego niestety na tą chwilę nie wiem, ale zamierzam w każdym razie badać, zbierać, wędrować. Patrzę również, że tu jest dosyć wysoko, a na dole, czy to są potwory? Chyba tak. Są dwa. Ale znowu tu jest dosyć wysoko. Czy ja jestem w stanie do nich zeskoczyć tak, żeby mi się noga nie złamała i potem wrócić z powrotem na górę? Nie jestem pewien. Oni są tak jakby odizolowani. Ja bym jednak nie próbował tego zrobić bez zapisu, bo nie wiem, co się wydarzy. Wygląda na to, że ciężko może być z powrotem, a bestie wyglądają na umysłowe. Znaczy ciężkie, takie terminatorowate. Dlatego dzisiaj zakończę tutaj nad wodą, gdy słonko zachodzi. Do następnego. W czasach pięknych, ale niebezpiecznych.